razem z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przygodni kapłani, drogie siostry zakonne, umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry. Dzisiaj, gdy przeżywamy w naszej archidiecezji rozpoczęcie tej drogi synodalnej, Bóg daje nam słowo na tą dzisiejszą niedzielę z Ewangelii według świętego Marka. I tak jak ta droga synodalna ma te trzy hasła: komunia, udział i misja, tak samo i dzisiejsza Ewangelia możemy zobaczyć też takie trzy jakby oddzielne rozdziały, które dzisiaj dla nas są taką katechezą. Pierwszy rozdział, w którym słyszymy, że Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i proszą Go o to, aby byli, gdy będzie Jezus w swej chwale, po prawej i po lewej stronie. Kochani moi, jest to takie nam bardzo bliskie, to o co proszą Jakub i Jan, dlatego że my właśnie w takiej świadomości też dzisiaj żyjemy. Nie tylko 2000 lat temu uczniowie Jezusa sobie próbowali jakoś życie załatwić, czy
miejsca wygodne, czy urzędy wygodne. Tak samo i dzisiaj jest podobnie. Zbyt wiele się nie zmieniło, a może nawet się trochę i pogorszyło. I to dzisiejsze, ten pierwszy rozdział tej Ewangelii Marka też nas uczy, abyśmy też zrozumieli, że my nie możemy żyć tak jak ten świat, który jest przeniknięty i możemy powiedzieć zarażony pychą, której nawet nie dostrzega. Że dzisiaj tak naprawdę ten ma głos, kto jest bogaty, kto ma władzę. Ten, kto dzisiaj może manipulować, ten jest słyszany. Tak dzisiaj funkcjonuje świat, w którym żyjemy. I to, co dzisiaj nam najbardziej zagraża, że my jako chrześcijanie, jako katolicy, zbyt łatwo się temu światu poddajemy. Zbyt łatwo do tego świata się upodabniamy. I niestety, ale też to jest prawdą, że za bardzo z tym światem się zaczynamy zżywać i wchodzimy na drogę kompromisu. Dlatego to słowo, które dzisiaj nam Bóg daje, ono też jak w jakiś sposób nas budzi. Abyśmy potrafili sobie dzisiaj zweryfikować, zrobić taki nawet rachunek sumienia. Każdy za siebie, bo łatwo jest mówić o kimś, łatwo jest kogoś oceniać, czy dawać jakąś krytykę, ale najbardziej i najtrudniej jest to uczynić względem własnego serca, własnego sumienia. Myślę, że dzisiaj każdy z nas, stojąc przed obliczem Pana, tutaj na tej Eucharystii, mógłby wiele rzeczy nazwać, które dzisiaj zbyt łatwo mu weszły w zwyczaje, w codzienność, a często te rzeczy są zupełnie niechrześcijańskie. Zbyt szybko stajemy się poganami. Zbyt szybko. Dlatego ten pierwszy rozdział dzisiejszej Ewangelii dla nas, kochani moi, jest taką zachętą, abyśmy nie poddawali się, abyśmy potrafili naprawdę dzisiaj obudzić naszą wiarę i abyśmy bronili tego, co jest naszą chrześcijańską tożsamością. Abyśmy dzisiaj jeszcze bardziej zaczęli żyć Słowem Bożym. Abyśmy jeszcze bardziej dzisiaj przypominali sobie o Bożych przykazaniach. Abyśmy naprawdę się troszczyli o to, aby żyć w łasce uświęcającej. I to jest, myślę, że bardzo dla nas konieczne. I to jest właśnie dla nas dzisiaj to, co nas łączy. Jeśli popatrzymy na historię Kościoła, to widzimy, że Kościół w każdej chwili swego istnienia miał zawsze mocne oddziaływanie na społeczeństwo. Dzisiaj tak wygląda, że tak jakby tracimy to oddziaływanie, to świat nas zagłusza, a my tak jakbyśmy nie mieli co światu zaoferować. Czy tak naprawdę jest? Czy właśnie dzisiaj w tym świecie zagubionym mamy właśnie to, co Bóg nam daje, co możemy światu zaoferować? Dać światu nadzieję, którą dzisiaj świat tak często utraca. Drugi rozdział, o którym słyszymy, gdy Jezus mówi do Jakuba i Jana, czy możecie pić z kielicha, którego ja będę pił i przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć. Jest to słowo, które też Bóg do nas kieruje. To właśnie ten kielich, o którym czytamy, gdy rozważamy mękę Jezusa w ogrodzie oliwnym, gdy Jezus się modli. Panie, jeśli to jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich. I dalej Jezus się modli, lecz nie moja, a Twoja wola niech się spełni. Kochani moi, to jest też ważne, abyśmy zrozumieli, że dzisiaj, jeśli naprawdę chcemy żyć Jezusem, jeśli naprawdę chcemy rozwijać swoje życie duchowe, to od razu będziemy przeżywali wiele trudności, nawet będziemy cierpieć. Często sobie uświadamiamy, że ktoś nas będzie prześladował, może z czasem do tego też i dojdzie. Już powoli zaczyna to dojrzewać, ale najwięcej dzisiaj mamy oporu w sobie. Często potrzebujemy walczyć z własnym lenistwem duchowym, z naszymi zaniedbaniami. Często potrzebujemy, aby stanąć, tak jak mówi Ewangelia według świętego Marka, po stronie Jezusa, potrzebujemy pokonać nasze słabości, bo zbyt bardzo jesteśmy do nich przywiązani, czy nawet od nich uzależnieni. Dlatego dzisiaj, kiedy Jezus mówi o tym kielichu w stronę apostołów, też mówi do nas, abyśmy się nie wahali, abyśmy podjęli ten trud
Jeśli ktoś chce mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, mówi nam Jezus w Ewangelii. Ten kielich, o którym się Jezus wspomina, jest też dla nas nawiązaniem do Eucharystii, w której uczestniczymy. Kochani moi, dzisiaj bardzo często gubimy się w tym świecie, może dlatego, że Eucharystia ma na nas zbyt mały wpływ. Może za mało jest tej Eucharystii w naszym życiu takiej świadomej, przeżywanej. Popatrzcie, jeśli byśmy przeżywali Eucharystię tak naprawdę według tego porządku i to wprowadzali w nasze życie, ono byłoby zupełnie inne. Każda Eucharystia zaczyna się od znaku krzyża. Kochani moi, popatrzcie, jeśli byśmy zaczynali każdy dzień, każde działanie, każdy nasz obowiązek od znaku krzyża, od błogosławieństwa, zupełnie inaczej przeżywamy wszystkie nasze obowiązki, wszystkie nasze trudy. Jeśli w Eucharystii od razu na początku mamy wyznanie naszych grzechów i proszenie Boga o Jego miłosierdzie, jeśli byśmy zawsze sobie w modlitwie uświadamiali, że jesteśmy ludźmi słabymi, grzesznymi, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, że sami sobie nie poradzimy, jest to naprawdę postawa, która uczy nas pokory przed Bogiem. Wtedy sobie uświadamiamy naprawdę, kim jesteśmy, a kim jest Bóg. I wtedy dopiero jesteśmy gotowi, tak jak mówi nam dalszy porządek Eucharystii, do przyjęcia i do słuchania Słowa Bożego. Często wiele osób mi mówi, że z wielkim trudem przychodzi im słuchanie Słowa Bożego. Myślę, że to wszystkim nam jest bliskie, że jesteśmy na mszy świętej i wychodzimy i nie pamiętamy, o czym były czytania, o czym był psalm, o czym była Ewangelia. Tak jakby te słowa gdzieś były obok nas, ale nas nie dotknęły. A może właśnie dlatego, że nie przeżywamy tak naszego życia, że nie potrafimy tego naszego serca przygotować na przyjęcie tego Słowa Bożego, które, jak słyszeliśmy dzisiaj w psalmie, że jest skuteczne, jest to, które dotyka i to, które przynosi owoce. Bracia i siostry, dalszy porządek Eucharystii nam mówi o tym, że stajemy się świadkami, gdy chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa. Ta cudowna przemiana. Kochani moi, właśnie takiej przemiany dzisiaj potrzebuje Kościół, abyśmy przyszli do Boga ze skruchą, abyśmy przed Bogiem wyznali nasze grzechy, abyśmy byli gotowi do słuchania, a wiara rodzi się ze słuchania, jak uczy nas święty Paweł Apostoł, i abyśmy w ten sposób doświadczyli tej przemiany, patrząc na Jezusa, który wobec nas się przemienia, abyśmy sami tej przemiany doświadczyli. I wtedy dopiero, gdy przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej, możemy Go uwielbiać, możemy Mu dziękować, możemy otrzymać Jego błogosławieństwo, aby iść w dalsze nasze życie i pełnić Jego misję. Właśnie wtedy, gdy przyjmujemy Go z wiarą i z sercem pełnym i chętnym przyjęcia Jezusa. I trzeci rozdział dzisiejszej Ewangelii mówi nam o postawie i zachowaniu uczniów, którzy widząc i słysząc o tym, o co prosi Jakub i Jan, zaczynają zazdrościć i szemrać. Jest to dzisiaj bardzo rozpowszechnione. Wszyscy lubimy sobie poszemrać. Tak trochę nawet nam się robi na sercu lżej, na bardzo krótki czas. Potem się musimy swego spowiadać. Lubimy sobie trochę ponarzekać. Zawsze lubimy sobie znaleźć kogoś winnego za to, co może nawet sami zaniedbujemy. I to jest taka bardzo nam bliska postawa, która mówi nam też o nas, prawdę o nas. Ale Jezus na tą postawę uczniów reaguje bardzo dla nas takim pouczającym słowem. Mówi nam, kto chce między wami być pierwszy, niech będzie sługą. Jest to też dla nas, wiecie, takie bardzo ciekawe, bo my nawet dzisiaj nie jesteśmy chętni służyć. Chcemy, aby nam służono. Dzisiaj popatrzcie, jak bardzo jesteśmy pretensjonalni w stosunku do drugiego człowieka. Jak wielkie mamy oczekiwania. Jakby w nas zanika ta naturalna postawa służenia.
Dlaczego? Może właśnie dlatego, że dzisiaj potrzebujemy takiego nawrócenia, aby być wspólnotą, która służy Bogu. I tutaj dlatego jest bardzo konieczne to, abyśmy szukali możliwości, w jaki sposób możemy służyć dzisiaj. Dzisiaj wiele mówimy o tym, że mamy dużo parafii, mamy dużo wspólnot po całym świecie, ale popatrzcie, że mamy coraz mniejsze oddziaływanie na ten świat, o czym mówiłem na początku. Może dlatego, że zbyt bardzo się zajmujemy sobą, a nie tym, do czego nas powołuje Bóg, do czego mamy to powołanie i wyznaczoną misję. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie niewolnikiem, mówi Jezus dzisiaj, jako drugi ten obraz właśnie takiego podążania za Nim. Dzisiaj jesteśmy często niewolnikami naszych grzechów, naszych słabości,